Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów na wyjeździe zagra z Miedzią Legnica. Jest z nami trener biało-niebieskich, pan Marek Zub. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie dziennikarzy i zapraszam do zadawania pytań. Maciek? Maciej Decowski, Niemiec, Podkarpacie Live. Trenerze, w czym pan widzi szansę, aby pokonać Miedź Legnica? Jakie są gdzieś najsłabsze, w czym można, po prostu gdzie pan widzi największą szansę, żeby gdzieś tam ograć ten zespół na wyjeździe, bo w tabeli mają 9 punktów więcej niż wy. No tak, ten start, jeżeli chodzi o dysproporcję między czołówką tabeli, a jakby drugą jej dolną częścią, jest dosyć wyraźny. W tym między innymi my jesteśmy zamieszani. Natomiast nawiązując do pytania, wiele czynników może wpłynąć na taki albo inny wynik. Myślę tutaj o wyniku takim, czyli takim, który mamy zdobycze punktowe. Jeżeli chodzi o te aspekty, w których rozpatruję, to przede wszystkim to, na co w tej chwili bardzo liczymy, na to, że ten etap konsolidacji zespołu, jego organizacji w czasie gry na boisku będzie się poprawiał z meczu na mecz. Wydaje mi się, że podstawą do jakby pozytywnego myślenia będzie w pewnym stopniu skopiowanie zachowań całego zespołu w odniesieniu do Wisły Kraków. A idąc szeroko, już tak trochę bardziej swobodnie odpowiadając na to pytanie, no Miedź Legnica musi ten mecz wygrać. Gra przed własną publicznością. Z meczu na mecz coraz wyraźniej potwierdzają swoje aspiracje ligowe i to takie bardzo, bardzo, w sposób bardzo, bardzo zdecydowany. Natomiast my możemy tam zdecydowanie pokazać to, że jesteśmy na kolejnym etapie, że już pewne rzeczy mamy za sobą, że pewne rzeczy mogą się już powtórzyć, że pewne rzeczy, jeśli chodzi o taką konsolidację zespołu w trakcie gry, o uwagę, o koncentrację, będziemy w stanie pokazać. I na tym jakby opieram, generalnie nie wchodząc w szczegóły, nasz optymizm na to, że ten mecz niekoniecznie, jak wielu już nas krytykujących, uznało za przegrany. Także z naszego punktu widzenia absolutnie nie bierzemy tego pod uwagę. No i idziemy walczyć o kolejne 3 punkty. Na trudnym terenie z wiceliderem aktualnie tabeli, z drużyną, która ma zdecydowanie więcej punktów niż my. I czy zgodzi się pan z tym, że Miedź Legnica najgroźniejsza jest na skrzydłach, takich można powiedzieć rzeszowskich skrzydłach, bo Damian Michalik i Kamil Antonik jeszcze niedawno grali tutaj w Rzeszowie, jeden w Rysowi, drugi w Stali Rzeszów. No i czy ma pan receptę, jak zatrzymać te skrzydła, jeśli one są faktycznie najgroźniejsze? I ile by pan dał, żeby taki Damian Michalik wciąż był w Stali Rzeszów? Ja na tę drugą część pytania nie odpowiem, bo Michalika nie ma w Stali Rzeszów. Takich transferów tą i z powrotem w tak krótkim czasie się nie robi, ale oczywiście rozumiem jakby charakter pytania. Natomiast co do tych skrzydeł, to zgadzam się z tą opinią, że to jest bardzo ciekawy medialnie i dla panów dziennikarzy, i dla kibiców temat, bo to jakby przyjedzie zespół Stali Rzeszów i spotka się ze swoimi kluczowymi zawodnikami w ostatnim okresie, powiedzmy. Czy ja mam receptę? To jest jakby odpowiedź na to, co powiedziałem przed chwilą. Ja widzę naszą receptę zarówno w powstrzymywaniu całego zespołu Miedzi, jak i jego poszczególnych zawodników, w naszej zespołowości, w naszym zorganizowaniu, w naszej uwadze, koncentracji. I tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że okoliczności, w jakich przyjdzie nam grać ten mecz, również biorę pod uwagę tych dwóch piłkarzy, którzy będą w szczególny sposób patrzyli na Stal, że to też będzie czynnik, który motywuje tych zawodników, którzy przeciwko nim wystąpią. Bo wydaje mi się, że ciekawa może być rywalizacja na stronie między Prokim a niedawnym kolegą z drużyny, czy po drugiej stronie Michalika z tym, kto będzie grał na naszej lewej stronie. W związku z tym bardzo ciekawy mecz, bardzo ciekawy podtekst, to tak jak powiedziałem. Jak powstrzymać tych dwóch? No tak samo jak cały zespół. No, musimy patrzeć jakby zespołowo w tej chwili. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego specjalnego wymiaru tego meczu, zarówno dla naszych piłkarzy, którzy staną oko w oko z swoimi niedawnymi kolegami, ale też z drugiej strony, że ci, którzy niedawno byli członkami tego zespołu,
Ja nie, jestem pewny, że zechcą się pokazać bardzo pozytywnie na tle Stali, ale jakie to ma dla nich znaczenie? W tej chwili uważam, że mniejsze niż dla nas jako zespołu z Rzeszowa. I jeszcze mam pytanie o Szymona Kądziołko, bo doszły mnie słuchy, że ma jechać na ten mecz do Legnicy i jeszcze niedawno pan mówił, że ten zawodnik gdzieś tam no, jeszcze nie jest gotowy na grę w pierwszej lidze. I czy to prawda, że będzie jechał i kto o tym decyduje? Ja się nie zgodzę, że powiedziałem, że nie jest gotowy. Było pytanie, czy Szymon Kądziołko jest brany pod uwagę w następnym meczu. Ja odpowiedziałem, pamiętam dosyć szeroko, ale staram się powiedzieć precyzyjnie, że Szymon trenuje, jest członkiem kadry pierwszego zespołu, trenuje na co dzień z nami i to generuje automatycznie fakt, że w przypadku takiej bądź innej sytuacji kadrowej on się znajduje w tej kadrze meczowej bądź nie. Czyli tutaj no nie chciałbym jakby tego zmieniać. On jest cały czas do naszej dyspozycji. A w związku z tym, że jest zawodnikiem jeszcze bardzo młodym, bardzo małym doświadczeniu, zawodnikiem, który jeśli chodzi o przede wszystkim kwestie fizyczne i takie motoryczne, jest jeszcze trochę za daleko, żeby być kluczowym zawodnikiem w pierwszej lidze, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, na czym opiera się w tej chwili gra w większości zespołów. W związku z tym jego pozycja jest taka mobilna, jeśli chodzi o obecność w kadrze pierwszego zespołu. Także dzisiaj być może jest bliżej do tego, żeby pojechać do Miedzi Legnica, niż był w przypadku, kiedy jechaliśmy do Wisły Kraków. Ale to pan decyduje o tym, czy on jedzie na mecz, czy nie. A któż miałby decydować? No to tylko chciałem potwierdzenia i tyle. To jakiś tutaj podtekst, doszukuje się jakiegoś podtekstu. Ale nie, tylko po prostu pytam. Nie, proszę pamiętać, że kadra meczowa to jest ta kadra, która trenuje, która wyjeżdża na zgrupowanie. Natomiast wyjeżdża 20 zawodników, w tym dwóch bramkarzy. Natomiast my trenujemy często w grupie 20-kilkuosobowej, bo mamy absolutnie cały czas kontakt z zespołami z rezerw, z zespołami młodzieżowymi, którzy, z chłopakami, którzy dochodzą do nas na treningi pod kątem jakby sprawdzenia się z naszej strony, ich zaobserwowania w odniesieniu do zawodników starszych, do drugiej drużyny. Ten proces jakby cały czas funkcjonuje. W związku z tym ta grupa młodych zawodników no jest w tej takiej fazie trochę przejściowej, ale wydaje mi się to naturalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz? Łukasz Szczepanik, Gazeta Supranowości. Panie trenerze, kibice faktycznie bardzo mało widzą optymizmu, jeśli chodzi o poczynania polskiego zespołu, tym bardziej przed takim meczem, jaki czeka Stal Rzeszów w Legnicy. Pan mówił o stopniowo, prawda, sukcesywnie rozwijającej się konsolidacji zespołu. Proszę jeszcze zdradzić, gdzie pan widzi optymizmy w swojej ekipie, bo pan jako trener, podejrzewam, że tych optymizmów widzi najwięcej. Jeżeli chodzi o optymizm, to jakby zrozumienie, przede wszystkim dotyczy on tego, że piłkarze starają się w każdym momencie, każdy trening potraktować jako pewien krok w stronę poprawy jakości, konsolidacji zespołu. Widzę dobrą atmosferę, widzę dobre relacje pomiędzy zawodnikami, którzy pojawili się w zespole. To nie jest łatwe, bo mamy tutaj jakby zróżnicowanie i wiekowe, i kulturowe, i narodowościowe, mimo że nie jest liczne, natomiast biorąc to pod uwagę w formie takiego zestawu problemów, którymi trzeba się, tak powiem, uporać, żeby skonsolidować tę grupę, to widzę bardzo dużo pozytywów. To z kolei idzie za tym, że tego typu atmosfera i zrozumienie wzajemne no, powoduje lepszą organizację działań na boisku. Ja nie wchodzę tutaj w kwestie taktyki i tak dalej, tak samo techniki, możliwości operowania piłką, gry jeden na jeden, precyzji podań i celności strzałów i tak dalej, bo wiadomo, że to są kwestie, nad którymi się pracuje codziennie, natomiast wymiar tego i efekt tej pracy no, nie przychodzi z tygodnia na tydzień. Także w tej takiej konsolidacji zespołu, przede wszystkim na tej konsolidacji zespołu buduje optymizm. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś szczegóły, no to wiadomo, że w dużej mierze wpływa na to postawa zawodników doświadczonych, którzy są w stanie z jednej strony
taką presję, jak pan stwierdził na początku, kibiców, którzy nie są zadowoleni z tego, co widzą na boisku, znieść, przekazać zawodnikom, że to jest pewien etap, zmotywować ich, zachować się odpowiednio w przypadku, kiedy dzieje się coś nie po ich myśli albo nie po naszej myśli. No bo biorąc pod uwagę, że gra zawodnik mało doświadczony czy młody, no tych możliwości do popełnienia błędów czy do złych zachowań jest wiele. Wiele z nich wynika ze zdenerwowania, jakiejś niepotrzebnej tremy, braku obycia się z tym towarzystwem i stosunek, jakby postawa zawodników, którzy mają już to za sobą, jest bardzo istotna. Ja tutaj w naszym zespole widzę wiele pozytywnych czynników i to jest jakby w tej chwili ten taki stymulator budujący tą naszą grupę i będący bazą do optymistycznego patrzenia na kolejny mecz. Zapytam o szatnię. Mocno zwieszone głowy zastał pan w poniedziałek na treningu? Dosyć jak najbardziej, ponieważ no, dotarły do nas też informacje statystyczne i tak dalej wynikające z tego meczu. No mówiąc szczerze, to też jest taka trochę podwójna perspektywa patrzenia na to, no bo biorąc pod uwagę chociażby tą sferę, no każdy też próbuje się tym podeprzeć, czasami zmotywować, czasami szuka jakiejś odpowiedzi. No pokazały, że ten mecz, tego meczu na pewno nie powinniśmy statystycznie przegrać, jeżeli chodzi o stworzone sytuacje, o prowadzenie gry, o stworzenie szans bramkowych i tak dalej, i tak dalej. Ale to z kolei też trzeba znaleźć jakby rzeczy, które stymulują, żeby patrzeć na to pozytywnie. Mam tu na myśli fakt, że mimo tego, że sposób, w jaki traciliśmy bramki w tym meczu, no absolutnie zamazał ten dobry, w miarę ofensywny aspekt naszej gry, no bo bramki traciliśmy naprawdę frajersko i w takich momentach, w których absolutnie nie należało ich tracić po prostu. I gdyby nawet, jestem przekonany, teraz wchodzę w taką fazę trochę teorii, ale gdybyśmy tych bramek nie tracili w danym momencie, ale załóżmy jedną, dwie akcje później, albo to a szczególnie mam tu na myśli bramkę drugą i trzecią, to absolutnie jestem przekonany, że byłby wynik zupełnie inny i bardziej korzystny dla nas. Ale oczywiście na koniec to jest moja teoria. W odpowiedzi na to, jakie nastroje panowały i jak staramy się budować nastroje na kolejny tydzień, bo ten mecz przegrany jest meczem przegranym i tego już nikt nie zmieni, natomiast my możemy mieć wpływ na to, co mamy wpływ zdecydowanie na to, co zdarzy się w niedzielę. No właśnie, trenerze, co się stało z defensywą, która przy remonta spisywała się momentami wręcz kapitalnie, no a tydzień później dała w plamę w meczu z Arką Gdynia. Dlaczego tak duży rozdźwięk? Bo chciałbym, żeby nie było to kojarzone totalnie z defensywą jako taką. Mm-hmm. Mam tu na myśli obrońców. Natomiast to zdecydowanie zabrakło nam takiego przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za to, co się może chwilę stać, takiej piłkarskiej wyobraźni boiskowej. My, jak zdajecie sobie Państwo sprawę, no, będąc pod kreską, grubo pod kreską, no, szukamy jakby tych możliwości, żeby się z tej pozycji wyrwać poprzez taką grę, która daje nadzieję, która buduje taką wiarę w zwycięstwo, grę, podejmowanie ryzyka w ofensywie. Tutaj w wielu momentach podjęliśmy tego ryzyka aż za bardzo. I to właśnie skończyło się tak, jak się skończyło. Absolutnie direkt, bezpośrednio w naszej siatce. To są jakby brak odpowiedzialności w danym momencie za decyzje związane z podaniem piłki, bądź dryblingiem, bądź przytrzymaniem jej w momencie, kiedy nie było odpowiedniej asekuracji. No takie szczegóły taktyczne, które no, wynikają z tego, że w pewnym momencie jeden czy drugi zawodnik podjął zbyt duże ryzyko, a drugi nie zdążył z asekuracją bądź ze zrozumieniem tego, co się za chwilę może zdać. To są ułamki sekund, a Arka zdecydowanie to wykorzystała i wygrała ten mecz. Korzystając jakby z naszego braku doświadczenia, braku takiego trochę realizmu boiskowego,
bo jest taka zasada i wszyscy, większość trenerów z niej korzysta i najczęściej mówi, że najważniejsze jest po strzeleniu czy stracie bramki, najważniejsze są 2-3 następne minuty, zarówno dla jednego i drugiego zespołu, a szczególnie dla tego zespołu, który tą bramkę strzelił. I tak było w naszym wypadku. Myśmy wyciągnęli wynik raz, drugi na remis i w tym momencie jakby i w pierwszym, i w drugim przypadku, zanim zaczęliśmy się z tego boiskowo-piłkarsko cieszyć, to już mieliśmy znowu bagaż powiększony, kolejne trafienie. Także z mojego punktu widzenia to jest niedojrzałość zespołowa jeszcze, tak to powiem. I tutaj nie rozbijałbym tego na starszych, młodych zawodników, po prostu niedojrzałe zespołowo. My jesteśmy w przebudowie i jeszcze tej dojrzałości takiej w takich momentach nam brakuje. Jakiś taki, można powiedzieć, bardziej złożony trening, jeśli chodzi o to wspólne działanie ofensywy z defensywą, żeby nie przytrafiały się błędy takie jak w meczu z Gdynią? No zdecydowanie tak. No tutaj kluczem jest dobre zanalizowanie sytuacji, jeśli chodzi o moment w meczu, jeżeli chodzi o zachowania poszczególnych zawodników, formacji i całego zespołu, jest kluczowy i na tej podstawie można wiele rzeczy już na tym etapie wyeliminować, pokazać, stwierdzić, że są nieodpowiednie. No i oczywiście część trzeba przenieść na boisko i to robimy. Mówił Pan wcześniej o pozytywnych statystykach, jeśli chodzi o organizację gry w ofensywie. Rzeczywiście takie są. Pański zespół jest trzecim zespołem, jeśli chodzi o strzały celne w całej Fortuna pierwszej lidze. Również jesteście piątą ekipą, która najczęściej atakuje bramkę przeciwnika. Punktów, jak wiadomo, na razie z tego nie ma. No i pytanie moje jest takie, czy w związku z tymi dość pozytywnymi statystykami jeszcze mocniej też szlifujecie wykańczanie właśnie akcji? Ja myślę, że to się wiąże trochę z naturą moją jako trenera, jeśli chodzi o prowadzenie zespołów. To jest też jakby potwierdzenie tego, czego oczekiwało się generalnie w jakichś zarysach od trenera, który tutaj się pojawi w tym sezonie, że nie będzie murowania bramki, że nie będzie defensywnego stylu gry. To jakby potwierdza to, co w tej chwili robimy. Mimo tego, że ja uważam, że jeżeli chodzi jeszcze o wyciąganie wniosku konkretnie co do stylu gry naszej drużyny, to jeszcze trzeba trochę poczekać, bo statystyki w pewnym stopniu mogą to pokazywać. No ale oprócz tego, że statystyki pokazują nas w pozytywnym świetle w ofensywie, to absolutnie mnie nie zadowala. Ja bym wolał, żebyśmy mieli statystyki defensywne lepsze i lepsze wyniki w tabeli. Także to jest właśnie ten etap taki, w którym wiele rzeczy się miesza i często jedne nie idą w parze z drugimi, ale to jest właśnie kwestia przebudowy zespołu, zmian zachodzących w zespole, zmian w sztabie szkoleniowym i koncepcji szkolenia i tak dalej, a też w pewnym stopniu i strategii klubu na ten sezon i najbliższy czas. To już ostatnie pytanie. Zapytam o personalia. W meczu z Arką o 20 minuty na boisku pojawił się Krystian Wachowiak, za kontuzjowanego Pawła Oleksego. Czy ten młody zawodnik w końcu dostanie więcej szans? Przede wszystkim gry w pierwszym składzie? To samo co do Kądziołki. On jest na pewno bliżej. On jest na pewno bardziej doświadczony, bardziej ograny, bardziej okrzepnie, złe słowo, przepraszam, fizycznie do tego przygotowany. Cały czas w związku z tym, co się dzieje w zespole, między innymi jest jeszcze pewien występ w meczu Olego. W związku z tym Wachowiak jak najbardziej jest tutaj blisko gry i ja absolutnie nie rozpatruję go tak jak Kądziołkę, że to jest zawodnik, który ma dostać szansę i tak dalej. On jest w kręgu zainteresowań, jest cały czas do dyspozycji. Chłopak bardzo pozytywny, bardzo zaangażowany w każdy element pracy i treningowej, boiskowej, pozaboiskowej. Jest ciągle aktywny, pyta, zadaje pytania, interesuje się sprawami, wyjaśniać ciągle chce pewne sytuacje. No i to jest bardzo taki chłopak pozytywny. Ja uważam, że to pokazuje na boisku, chociażby w tych momentach, w których wszedł, bo wszedł w meczu z Wisłą w bardzo trudnej sytuacji. Zaprezentował się bardzo dobrze. Zaprezentował się bardzo dobrze, zarówno w defensywie, jak i w tej części ofensywnej. Tu jego wejście w meczu z Arką też po jego akcji. Tak. Także jak najbardziej pozytywna, bardzo pozytywna postać i bardzo blisko grania.
Taka jest pewnie odpowiedź. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeśli chodzi o personalia, to chciałem zapytać o dwóch zawodników, którzy ostatnio prezentują na dużo gorszą formę. Chodzi mi o Kacpra Sadłochę i Wiktora Kłosa. Czy ma pan pomysł, jak przywrócić tych zawodników do lepszej formy? Czy jest to sposób, żeby po prostu meczowo dochodzili, czy po najbliższym meczu usiądą na ławce? Jaki ma pan pomysł? Ja nie jestem czarodziejem. Nie ma tu złotego środka. To jest kwestia jakby z jednej strony na pewno istotna. Przyznania się. Mam tu na myśli zawodnika i jakby stwierdzenia faktu, że zawodnik rzeczywiście jest poniżej poziomu swojego, ale to nie zawsze tak wygląda, bo często oceniamy zawodnika na tle przeciwnika, a bardzo często jest tego typu sytuacja, że zawodnik gra w zasadzie optymalnie, jeżeli chodzi o swoje możliwości, natomiast gra przeciwko zdecydowanie lepszemu przeciwnikowi i tu się ten obraz nam zaczyna zamazywać. Ja nie widzę jakiegoś wielkiego wahnięcia formy u Wiktora. Wydaje mi się, że jest jednym z kluczowych zawodników w tej chwili w naszej drużynie. Pojawił mu się na pewno zdecydowanie konkurent, mam to na myśli Łyczkę. Także to jest w zasadzie też jakby metoda na to, żeby Wiktor poczuł się odpowiedzialny za swoją dyspozycję, jeżeli takowej optymalnej jeszcze nie ma. Bo jest młody, który tylko czeka i pokazał już, że jest szansa dla niego, żeby się pojawiać częściej na boisku pierwszej lidze. Dziękuję. Tomek Gryznel, Nowiny. Może dla odmiany. O Krakowie mówił pan bardzo fajnie, moc wspomnień. Legnica tak barwna nie jest, aczkolwiek wiadomo, Zakaczawie, Mała Moskwa. Z czymś się panu jeszcze kojarzy to miasto? Totalnie nie. Tylko z cełu i miedzią, metalem. No i bitwa z Tatarami. No powiem tak, to jest, nie było bitwy, była bitwa pod Legnicą, ale to powiedziałbym, że tak, że z historią miałem do czynienia bardzo dawno i tego nie pamiętam faktu tej bitwy, natomiast wiem, że takowa była. A jacyś znajomi tam, przyjaciel bliscy dalsi? Nie. Nie ma? Nie, ten rejon polski to ani znajomi, ani rodzina, ani wspomnienia, nic, to jest biała plama trochę dla mnie. Bardziej tam na południe to już częściej, bo to góry, trochę narty i tak dalej, ale Legnica trudno. Nie pogadamy o tym. Kiedy ruszacie? O której ruszacie i kiedy ruszacie na zachód? Ruszamy w sobotę po treningu. Mamy obiad na miejscu, jedziemy. Tam kolacja, nocleg, jakaś odprawa. Baza gdzie? Jakaś malownicza miejscowość, zamkiem, coś? Powiem szczerze, nie wiem jeszcze. Aha. Wydaje mi się, że pewnie sprawdzone miejsca te, w których już drużyna była. Jeszcze nie interesowałem się, nie mam informacji od kierownika, ale on jest jakby przygotowany. No i na koniec pytanie, leitmotiv o napastnika. Jak on tam lada dzień wygląda? Lada dzień. Lada dzień. Lada ten weekend? Ma być wysoki, szybki, dobrze grać głową, strzelać bramki. Aha, no to rewelacja. Okay. Wszyscy potrzebują jego, zdajemy sobie sprawę. Pracujemy nad tym intensywnie. Ja dziękuję. Dziękuję. Czy z sali mamy jeszcze pytania? Nie widzę, także panie trenerze, mamy pytanka jeszcze nadesłane przez dziennikarzy poprzez Akredito. Pan Paweł Skorp pyta. Mieć to spadkość z Ekstraklasy. Znaczy to nie pyta, to stwierdza. W tym meczu może być widoczne ich doświadczenie. Czy patrzycie jedynie na siebie i na to, co wy jako zespół możecie zrobić, a rywal to drugorzędna sprawa? Powiem tak. Na dzień dzisiejszy, zresztą częściowo odpowiedziałem na to pytanie odnośnie byłych naszych zawodników. Na dzień dzisiejszy ja chciałem postawić taką jakby przedstawić informację, że ogólnie, że jeżeli chodzi o przygotowanie do konkretnego meczu, ja uważam, że na dzień dzisiejszy powinniśmy się około w 75% koncentrować na siebie, na sobie, na swojej grze, na budowie swojego pomysłu na grę i tak dalej, ale oczywiście te 25% to trzeba zwrócić uwagę, z kim się bijemy, no, czy jedziemy na walkę na miecze, czy na szpady, czy to będzie walka bokserska, czy zapaśnicza. No, także musimy na to zwracać uwagę. Uważam też, że w momencie, kiedy zespół danego trenera, danego klubu funkcjonuje już, można powiedzieć, na
nigdy nie będzie optymalnym, ale zbliżonym do optymalnego poziomu, biorąc pod uwagę potencjał, możliwości i tak dalej, no to wtedy ten procent może się moim zdaniem nawet zmniejszać, jeśli chodzi o rywala, nie wiem, do 10-5%. Możemy po prostu zwrócić uwagę na ich sposób grania, sposób atakowania, bez jakichś szczegółów i tak dalej. Oczywiście zawsze stałe fragmenty gry należy przeanalizować, ale na dzisiaj no musimy, tak powiem, trochę więcej wiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, balans jest taki, że przede wszystkim na sobie. Dominik Pasternak pyta, jaką drużynę chciałby pan zobaczyć w najbliższych meczach? Pytanie dotyczy naszego zespołu. Naszego, tak. Zespołu, który zdobywa punkty, tak powiem, może, bo to jest takie bardzo szerokie pytanie i w najbliższych meczach, każdy kolejny mecz, moim podstawowym wyzwaniem jest to, żeby ta drużyna robiła progres, żeby ten progres był widoczny, a jeżeli to będzie widoczne, to w każdym kolejnym meczem te zdobycze punktowe będzie nam łatwiej. Tak odpowiem na to pytanie. Dziękuję. Dominik pytał też o Krystiana Wachowiaka, ale tutaj już sprawa była wyjaśniona. I jeszcze mamy pytania od naszych kibiców tradycyjnie. Użytkownik Twittera Kielo pyta, w czym, zdaniem pana trenera, leży problem z traceniem bramek w pierwszych minutach spotkań ligowych? Częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden kontekst w pierwszych minutach meczu. No właśnie, to jest pytanie, na które można odpowiedzieć wielorako. I ja się też zastanawiam ciągle nad tym, dlaczego to się tak powtórzyło. Rozpatrujemy wszystkie kwestie związane z bezpośrednio przygotowaniem do meczu, z wejściem w mecz i tak dalej. I na dzisiaj powiem tak. Jestem zdecydowanie przekonany, że ta drużyna na temat tego, w tym kontekście otwarcia meczu, wejścia w meczu, zderzenia się z tą pierwszą fazą gry, no jest w jakimś tam stopniu zbyt zdenerwowana, zbyt spięta w tych swoich zachowaniach. Chociaż no z Arką straciliśmy bramkę pierwszą około 30 minuty, z tego co to już nie był pierwszy moment chyba, czy... Nie, siódma, tak. Przepraszam, mówię o drugiej bramce. Siódma minuta, no to już jest jakiś postęp, mówiąc trochę żartobliwie i ugryźliwie, no bo do te pierwsze bramki w tych pierwszych dwóch meczach u siebie, no to padały zanim praktycznie doszliśmy do ławki rezerwowych. Tu w tej kwestii mentalnej widzę przede wszystkim problem. Natomiast jestem przekonany, że to się zdecydowanie zmieni. Nie tylko jeśli chodzi o moment, w którym tracimy bramki, ale też o sam fakt tracenia bramek w tak prosty sposób. I no, bo to też działa na podświadomość. Jeżeli bramki się trafi w tak łatwy sposób, no to człowiek momentami i ten, który jest na ławce, i ten, który jest na boisku, zastanawia się, staje się w pewnym stopniu taki, w pewnym momencie nie chcę nazwać tego nawet bezradny, ale taki trudno natychmiastową refleksję i konkretną odpowiedź. A to często trzeba absolutnie taką odpowiedź znaleźć, żeby zapobiec kolejnej i spróbować jakiś tam impuls przekazać z ławki. Pan Jacek Lasota pyta, panie trenerze, czy na mecz z Miedzią ma pan przygotowany jakiś inny plan taktyczny niż murowanie bramki? Tutaj w cudzysłowie pije do meczu z Wisłą Kraków, pan Jacek. Może trochę większego ryzyka, pomimo tego, że potencjalnie jesteśmy słabsi. Niekiedy zdarza się, że w szaleństwie jest metoda na sukces, a to byłby tlen dla naszego klubu, który chyba jest na ostrym zakręcie. No tak, każdy zadający pytanie formułuje je na swój sposób. Ja po pierwsze tak, jeżeli chodzi o to murowanie bramki czy obronę Częstochowy, no to się z tym nie zgadzam. Ja chciałbym, odpowiadając na to pytanie, przytoczyć chociażby przykład wczorajszego meczu Sewilli z Manchesterem City. Czy sposób gry, który obrała Sewilla, no można nazwać obroną Częstochowy czy murowaniem bramki. Sposób, jak nisko bronili, sposób, jak się poruszali w tej swojej strefie obronnej. No nie wiem, ja się z tym nie zgodzę. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, z kim
mamy do czynienia. I tutaj w zasadzie to jest cała podstawowa kwestia dotycząca podejścia do meczu. Czyli realne ocenienie z własnych możliwości, które jest łatwiejsze zdecydowanie niż ocena możliwości przeciwnika i tego, czego można się spodziewać po przeciwniku w danym dniu. I tutaj przyjęcie odpowiedniej jakby odpowiedniego balansu no determinuje no to jak chcemy grać. No nie jesteśmy zawodnikiem, mówimy to od pół, drużyną, mówimy o tym od pół godziny praktycznie w każdej odpowiedzi, która na ten moment kreuje akcje, buduje, chociaż statystyki pokazują. Natomiast brakuje nam jakby takiego wykończenia. To też był temat poruszony, związany z wykończeniem akcji, chociażby w kontekście napastnika. Także ani nie obrona bramki, ani Częstochowy, ani murowania bym się nie zgodził. No, jedziemy, tak jak powiedziałem, do lidera, do wicelidera i na wyjazd, do drużyny, która deklaruje, która jest bardziej zdecydowanie od nas mocniejsza, jeśli chodzi o organizację, o staż, o sposób budowania, o doświadczenie boiskowe i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, będziemy się starali koncentrować na tym, żeby nie tracić głupio bramek, żeby nie tracić szybko bramek, a swoich szans szukać chociażby w tych statystykach, o których mówiliśmy, pozytywnych. Także to jest plan. Natomiast każdy punkt oczywiście jest nie tylko tlenem, ale i tak powiem rozbudzeniem uśmiechu na twarzach. Mówi nie tylko piłkarzy, ale i kibiców i takiej pozytywnej energii, która jest nam potrzebna w tej takiej fazie przejściowej. I ostatnie pytanie. Pan Łukasz Pieniążek pyta. Trenerze, dlaczego Jesús Díaz nie dostał jeszcze szansy od pierwszej minuty meczu? Czy Wiktor Kłos na treningach lepiej wygląda? Czy chodzi o taktykę na mecz? A może jeszcze coś innego? No ja zapraszam na trening, jeśli ktoś chciałby porównywać piłkarzy, jak wyglądają na meczu. No trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, na tą drugą część. Mówiliśmy już o Kłosie, o Wiktorze. Nie wydaje mi się, że wygląda gorzej. To jest odniesienie do konkretnego meczu, do konkretnego przeciwnika. To, że załóżmy stracił piłkę w tym meczu z Arką, po której to stracie straciliśmy bezpośrednio bramkę, no to w pewnym stopniu obciąża jego, ale to on wielu z nas popełnia tego typu błędy, traci piłkę często w bardziej groźnych momentach i miejscach na boisku i z tego nie pada bramka. Dlatego ja w takiej sytuacji zawsze bronię zawodnika. Oczywiście w naszej bezpośredniej rozmowie, takiej wewnętrznej analizie, no, to wygląda trochę inaczej, bo trzeba tą sytuację, tak powiem, boiskowo rozważyć, przede wszystkim w kontekście przyszłości, żeby nie robić tego typu problemów, nie generować tego typu sytuacji. Dlatego co do Wiktora, no tyle mam do powiedzenia. Natomiast to Jesusa. Jesús, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, tak jak powiedziałem, w której ta nasza organizacja gry, budowanie składu, budowanie zespołu w odniesieniu do możliwości zawodników, umiejętności, zrozumienia będzie na tyle dojrzała i skończona, no to Jesús będzie miał w niej swoje konkretne miejsce i wtedy okaże się, czy to jest zawodnik na pierwszą minutę, czy to jest zawodnik raczej typu tak zwany joker, który wchodzi w drugiej części boiska i wtedy zdecydowanie więcej może wnieść i ma zdecydowanie więcej możliwości, żeby pokazać swoją jakość. Na dzisiaj Jesús nie jest gotowy indywidualnie i zespół nie jest gotowy na to, żeby Jesús grał od pierwszej minuty. Na dzisiaj. Natomiast to się może z każdym tygodniem, meczem zmieniać, bo to są kwestie kadrowe, tym bardziej, że tak jak mówimy, no brakuje nam egzekutorów, brakuje nam tych, którzy nasze pozytywne, ofensywne statystyki będą w stanie przekuć w konkretne zdobycze punktowe. Dziękuję bardzo, było to ostatnie pytanie. Także dziękuję trenerowi, dziękuję dziennikarzom i do zobaczenia. Dziękuję.